Zrobiłeś wyniki analiz gleby. Pierwszy raz oznaczyłeś zawartość siarki. Masz podaną wartość liczbową. Chcesz tą wartość z wyników, za które zapłaciłeś, być może uzyskać jak najlepszy plan nawozowy. Chcesz tego użyć? Proszę bardzo. Wchodzę w moduł asystent.pk, wybrałem już pole, przechodzę dalej, mam wartości zapisane wcześniej. Mam też oznaczoną zawartość siarki, ale wtedy robiłem to na oko. Teraz mam wartość liczbową. Co robię? Klikam. I w polu wyboru przepisuję wartość liczbową z wyników. Ja wpisuję wartość, którą otrzymałem. Co robi algorytm? Sprawdza i napisze tobie, czy to, co wyszło ci na wynikach, to jest bardzo mało, średnio czy bardzo dużo. Teraz już wiem, że ta wartość na moim polu, na moim rodzaju gleby, to jest bardzo wysoko, poziom bardzo wysoki, i ta właśnie wartość będzie brana do dalszych obliczeń po to, aby plan nawozowy, który sam dla siebie zrobisz, był możliwie najbardziej uczciwy dla Ciebie i najdokładniejszy.